sednem naszej drogi jest droga, a nie cel, więc chcielibyśmy tę drogę... Lisy w Edenie, odcinek 15, zmiany w kamperze. Wiosenny dzień dobry. Do Veles Rubio przyszła wiosna, dni coraz bardziej słoneczne, coraz wyższa temperatura i postanowiliśmy tchnąć trochę życia w nasz domek. Więc obsadzimy go tym mchem. No mchem właśnie chyba już obrasta, więc postanowiliśmy trochę go oczyścić od zewnątrz i od środka, a przy okazji... pozbawimy go trochę życia. Zarówno fauny, jak i flory, które się pewnie zalęgły w tym czasie niesprzątania przez jakiś czas. Dlatego dzisiaj wiosenne porządki, a przy okazji tych porządków... Kontynuujemy nasz cykl i dzisiaj opowiemy Wam o 10 rzeczach, które usprawnilibyśmy w naszym jeżdżącym domu. Dokładnie. Wiele osób nas się pytało o to, co byśmy poprawili, co według nas można było zrobić lepiej, albo co, nie wiem, czy nie do końca nam wyszło, albo co jest niedokończone, no to dzisiaj właśnie się tego dowiedzą. Nasze sprzątanie zaczynamy od bagażnika. Popełniliśmy mały błąd, jeśli chodzi o zabrane rzeczy, ponieważ podeszliśmy do tego jak do spakowania się na wyjazd. Zabraliśmy i śpiwór, i materac dodatkowy, i plecaki, i jeszcze jakieś przeróżne rzeczy, które totalnie nie są nam tutaj potrzebne. No i nie spakowaliśmy się jak na życie, tylko jak na podróż. Następnym razem oczywiście pozbylibyśmy się tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy, a dzięki temu mielibyśmy dostępną przestrzeń tutaj po prawej stronie, która teraz jest nam zagracona. No i tutaj pojawia się nasz pierwszy błąd, który popełniliśmy przy budowie tegoż samochodu, ponieważ tutaj przez górne siedzisko nie ma możliwości dostania się do bagażnika. No i nie możemy na przykład trzymać tam pościeli czy rzeczy, które potrzebne są nam w środku. No i tutaj właśnie trzeba to usprawnić, trzeba rozkręcić górną płytę, trzeba domontować do tego zawiasy, żeby była taka skrzynia, do której będziemy mogli właśnie chować pościel. Na ten moment niestety z pościelą mamy taki problem, że ona w trakcie naszego dziennego pobytu wędruje do szoferki i dopiero wieczorem ją tutaj z powrotem wnosimy. Jeżeli chodzi o sprzątanie vana, do tej pory nie mieliśmy odkurzacza. To jest nasze pierwsze odkurzanie od wyjazdu. Posługiwaliśmy się zbiotką i szuferką. Raz nabyliśmy odkurzacz samochodowy, który się niestety nie sprawdził. Musieliśmy go zwrócić. Skończyła nam się woda, więc przy okazji sobie troszeczkę tutaj napuścimy. No i punkt drugi naszych rzeczy do poprawki to jest to, co już mówiliśmy wcześniej, czyli wlew wody w środku, w bagażniku. Nie jest to dobre rozwiązanie, więc na pewno trzeba będzie ten wlew, tak jak w większości kamperów, zainstalować z boku na ścianie, żeby można było wlewać wodę z zewnątrz. Druga rzecz całkiem podobna to jest... Tutaj jak widać mamy taką sytuację, że podłączamy się do zewnętrznej sieci 220 V przy pomocy przedłużacza, ale podłączenie jest w środku. Czyli dokładnie tak samo jak z wlewem wody, to musimy zrobić w bocznej ścianie samochodu, żeby to podłączenie było niezależne od otwierania tylnych drzwi. No bo nie ma co ukrywać, że niestety musimy, zamykając drzwi, przycinać kabel. Bardzo niedobre rozwiązanie, ale to wszystko było rozmyślne, to była kwestia braku czasu. Przed wyjazdem chcieliśmy jak najszybciej wyjechać i tak to się niestety zakończyło póki co. Komu jeszcze wiosna kojarzy się z myciem okien? Idą święta, więc okna muszą być wyszorowane, nie? A propos tutaj okien, to dochodzimy do punktu trzeciego naszych rzeczy do poprawki i rzeczy niedokończonych, ponieważ drzwi mamy obite wykładziną dywanową. To jest fajne, bo ona daje nam dużo ciepła, jeśli chodzi o klimat i jeśli chodzi o temperaturę w pomieszczeniu. Ale niestety wybraliśmy taką wykładzinę dywanową, bąbelkową, jak ja to mówię. Bardzo ciężko było to ciąć, żeby wyglądało estetycznie. No i tutaj nie wykończyliśmy okien. Niestety obramowanie jest do wykończenia. Musimy zrobić jakieś kątowniki, które będą się tutaj fajnie, ładnie wyginały. I jakoś ładnie wykończą nam te okna. O, nie spodziewałem się Was tutaj. Przy okazji mycia tego bocznego okna
opowiem o trzecim, Czwartym. Czwartym. Opowiem o czwartym punkcie, który nam się tutaj niespecjalnie podoba, a da się to jeszcze naprawić albo polepszyć. Mianowicie, nad naszymi bocznymi drzwiami nie zainstalowaliśmy żadnej rynienki. Takiej rynienki, która powodowałaby, że woda, która spływa normalnie z dachu w czasie deszczu, która by spowodowała, że ta woda by się nie wlewała do środka. Bo w tej chwili jest tak, że wszystko, co kapie stąd, leci nam wprost na podłogę. A normalnie są takie gotowe rozwiązania, że albo nawet nie gotowe, generalnie trzeba by coś wymyślić, żeby była rynienka i żeby tą wodę odprowadzała na boki. I wtedy przy otwarciu drzwi w czasie deszczu nie mielibyśmy po prostu kałuży przy wejściu. Nasz sposób na zlew ceramiczny to soda odczyszczona. On strasznie szybko robi się żółty, ale soda jakby bardzo szybko przywraca go do stanu pierwotnego. No a propos mycia, zmywania i używania wody, to kolejny punkt, czyli punkt piąty, rzeczy do poprawki, czyli coś, o czym mówiliśmy już wiele razy i o czym pewnie jeszcze wiele razy powiemy, czyli brak ciepłej wody. No i przy tym brak ogrzewania samochodowego, postojowego. Na ten moment nie zainwestowaliśmy, nie mieliśmy też trochę czasu przed wyjazdem na zrobienie ogrzewania wody, ale to na pewno jest jedna z pierwszych rzeczy do poprawki, jak wrócimy do kraju i będziemy usprawnić samochód. Mamy już kran gotowy na ciepłą wodę, o, ale nie mamy ciepłej wody. Przy okazji sprzątania wyjęliśmy z czeluści bagażnika siedzonka, krzesełka, które powinny znaleźć się w tych wnękach i te krzesełka uznaliśmy, że będą punktem szóstym naszej listy do rzeczy do poprawienia, do dorobienia. Krzesełka są już wycięte, są już, jedno jest tak troszeczkę zmontowane, ale jeszcze niestety trzeba trochę je podrobić. Może na wyjeździe się uda, a działają one w ten sposób, bo to jest całkiem śmieszny patent, mianowicie tak. Wchodzą w taką wnękę, które tutaj mamy przygotowane. To jest siedzisko, siedzisko się otwiera, ale żeby nie robić wspornika tak zwanego, czyli żeby pod ciężarem, pod obciążeniem człowieka tutaj nie następowały jakieś straszne siły, to składa się kolejna noga, o, w ten sposób, a w tym miejscu, żeby ta noga tutaj się nam nie składała i nie spowodowała upadku na zęby, będą takie dwa skrzydełka wsadzone, które będą się otwierać pod krzesełko, tak, i one będą powodowały, że to się nam wszystko usztywni, tak, no stanowiły taki rodzaj podpórek i wtedy to krzesełko będzie sobie w ten sposób stało. To rozkładamy sobie stolik, o, i mamy super miejsce do pracy, na samym progu, z widokiem na co chcemy. A jak będzie drugie krzesełko, bo tam jest ta druga wnęka, to wtedy możemy sobie spokojnie we dwoje zjeść śniadanie i nie musimy składać łóżka. Co to? Radość, że we dwoje. No tak, no bo to ma być stolik śniadaniowo do pracy. Tutaj mi się spokojnie mieści komputer, tutaj można tam włożyć sobie, tutaj specjalnie dlatego zrobiliśmy jeszcze gniazdko, 12 V zapalniczkowe i te USB, żeby właśnie było takie miejsce, małe mini miejsce do pracy, mini biuro, mini cokolwiek. A potem składamy, zobaczcie, tak, z powrotem te dwa krzydełka, to sobie składamy pod spód i zamykamy krzesełko. Ta-dam! Dodatkowo jeszcze, żeby nie było, prawdopodobnie tu pod spodem, między tym a tym zainstalujemy takie pasy, żeby to się nam w tą stronę nie wyłamywało. Więc powinno być sztywno, powinno być wytrzymałe, a jak nie, to się wymyśli coś innego. I płynnym ruchem przechodzimy do punktu siódmego, korzystając z płynu do naczyń płynnym ruchem. No i tutaj mamy kuchenkę osadzoną w takiej blasze aluminiowej. Sorry. Mamy tutaj sprzątać, a nie rozrabiać. Mamy tutaj kuchenkę osadzoną w takiej blasze aluminiowej, która się sprawdza, ale nie do końca się sprawdza, ponieważ... W takim korytku z blachy, tutaj wygiętym przez naszego ulubionego ślusarza na podwórku, na którym robiliśmy samochód. Dziękuję. Ulubiony ślusarz na podwórku. Kto ma ulubionego ślusarza na podwórku, łapa w górę. No i korytko się sprawdza, ale nie do końca, ponieważ ono nie jest wywinięte tutaj na listewki, które widzimy, przez co listewki się brudzą, przez co nasiąkają wodą, mimo że my je olejowaliśmy. To jest do poprawienia. Próbowaliśmy jeszcze przed wyjazdem zrobić kątowniki aluminiowe i wyłożyć tutaj te listewki. Niestety to nie zdało egzaminu, ponieważ były jednak mimo wszystko szpary. No
a druga rzecz z tym korytkiem to jest jeszcze coś, co Kuba chciałby dopracować bardzo. Popełniłem taki błąd, że wyszedłem z założenia, że tutaj te szafki muszą być wzmacniane z przodu i z tyłu takimi poprzecznymi listwami, a tak naprawdę, ponieważ tu jest całe korytko, od spodu też ma swoją konstrukcję, to jest bardzo sztywne, ta szafka jest sztywna i ta listwa jest niepotrzebna. A co za tym idzie? Można ją usunąć. A dlaczego ja bym chciał ją usunąć? Dlatego, że jak tu stawiamy duży garnek, to ten garnek nam tutaj niestety dotyka i nie da się wstawić dużych garnków. A czasami by się jednak trochę większy garnek przydał, albo na przykład patelnia. Więc jeżeli tę listwę usuniemy, to wtedy te korytka, jak już będziemy je robić na nowo, to korytko zrobimy sobie dalej i będziemy mieli te 2 cm więcej miejsca. Te 2 cm to jest dokładnie to, czego nam brakuje, tak jak mi brakuje tutaj pod tą szafką. A po co ci miejsce na większy garnek, jeśli w naszej szafce nie ma miejsca na większy garnek? A właśnie, to jest kolejna sprawa, możemy mieć większą szafkę. Tak, i tutaj też jest punkt kolejny, czyli punkt 8. Nie, właściwie no, w szafki na razie nie będziemy mieli większej, ale punkt 8 się wiąże z tą szafką. Z szafką pod spodem, pod kuchenką. No tak, tutaj mamy punkt 8 na naszej liście rzeczy do poprawek, czyli szafka pod spodem. Z jednej strony tutaj od przodu mamy garnki, a od tyłu mamy butlę gazową. Niestety dostęp do butli gazowej jest tylko i wyłącznie z tej drugiej strony, więc w momencie, kiedy pada deszcz, mokniemy my, moknie samochód, jak już też mówiliśmy, więc to jest do naprawienia. Być może w przyszłości w ogóle butlę gazową zrobimy w innym miejscu. No, ale to zobaczymy. No bonusem jeszcze powinno być to, że nie mamy drabiny. Ale Kuba na szczęście jest na tyle wysportowany, że daje radę. Wejście na dach odbywa się schodami kuchennymi, czyli kuchnia służy jako schody. Wszedłem na dach, ponieważ na dachu znajduje się nasz panel fotowoltaiczny, który przy okazji wiosennych porządków muszę trochę przemyć, ponieważ w czasie deszczu, w czasie jazdy osadza się na nim kurz. Jak stoimy, czasem mogą spaść na niego liście, co powoduje, że działa gorzej i gorzej ładuje nasz akumulator. A przy okazji jest to również związane z punktem 9 na naszej liście rzeczy do poprawki, czyli instalacja elektryczna. Okazuje się, że mamy trochę za mało prądu. Mamy 115 Ah akumulator, 300 W baterię. To wszystko działa bardzo dobrze, natomiast czasami brakuje nam prądu, szczególnie wtedy, kiedy jest troszkę za mało słońca, albo kiedy podłączamy do prądu więcej rzeczy, na przykład komputer, ładujemy komórki oraz na przykład włączamy rzutnik. Dlatego kolejnym punktem do poprawy jest zwiększenie pojemności akumulatora i dodanie jeszcze jednego panelu fotowoltaicznego. Póki co zamieniliśmy się miejscami, bo zwykle ja jestem tutaj na tym miejscu po lewej. Zwykle tak, ale to nie znaczy, że tylko i wyłącznie ty. No dobra, raz siedziałam za kierownicą i to tylko po to, żeby wiedzieć, jak się kieruje ten oto wielki pojazd w razie gdyby coś się stało mojemu kierowcy. No ale tutaj na szczęście już przechodzimy do punktu 10 naszej wyliczanki, czyli... Powiedzmy, nazwijmy to sobie tak, że brakuje nam troszeczkę wykładzinki tutaj na podłodze w szoferce. W szoferce przebywamy wcale nie tak mało czasu. Jak się dużo jeździ, to ta szoferka staje się takim drugim po naszym domu miejscem, w którym przebywamy. I brakuje nam troszeczkę tutaj wykładziny, zwłaszcza że plastiki, które są na ziemi, bo to jest taka plastikowa posadzka, są tak dziwnie rozwiązane, że w każdej sytuacji, w której nie ma się odkurzacza i próbuje się coś zmieść, piach i kurz i kamienie wpadają między te plastiki. I to jest bardzo upierdliwe, trudne do czyszczenia i powoduje narastającą frustrację zanieczyszczeniem podłogi. Więc musimy zrobić sobie po całości taką wykładzinkę. A mamy już taki materiał, ponieważ mamy ze sobą i wzięliśmy tutaj w razie czego... To jest dokładnie to samo, co mamy w bagażniku. Dokładnie, mamy to samo, co w bagażniku. Mamy jeszcze specjalnie, kupiliśmy trochę więcej takiego, no takiego PCV, które chcemy dociąć i tutaj położyć tak, żeby całą powierzchnię tej szoferki nam zakryło, całą podłogę i żeby było przyjemnie, miło i łatwe do sprzątania.
Kończąc nasze 10 punktów rzeczy do zrobienia, szykujemy się do drogi, szykujemy się do jazdy. Będziemy patrzeć, jak wyglądają możliwości w tym temacie, ponieważ wiadomo, jaka jest sytuacja w Europie. Wiadomo, że przemieszczanie się jest utrudnione, ale przymierzamy się do kolejnego etapu tej podróży. Zobaczymy, gdzie nas on zawiedzie, czy dojedziemy do Polski może, czy po drodze gdzieś się zatrzymamy. To jest nowa karta, tabula rasa, ale potrzebujemy chyba zmienić już otoczenie. Głównie dlatego, że nasza podróż miała polegać na byciu w drodze, a tutaj już się troszeczkę zastaliśmy i myślę, że potrzebujemy nowego. Nasze głowy potrzebują nowego. To co? Nowa seria i teraz Zosia kierowca. Zorro. Jak myślisz, dasz radę? Dam radę. Po autostradzie dasz radę, a jak będą bezdroża, to ja się zamienię. To tym bardziej dam radę na bezdrożach. No może tak, w sumie tak.